Wszyscy myśleli, że dentysta, najlepszy chirurg na wsi, już nie żyje. Okazało się, że żyje. Świetnie się miewa, skacze po pociągach i szerzy spustoszenie w miasteczkach. Ale taki jest doktor Błażej. Znaczy, nie do końca, ale faktem doktor Błażej świetnie leczy. Idziemy, dzisiaj gramy z Stefanem. Stefan jest na komisariacie. Komisariat kiedyś był pełny funkcjonariuszy, którzy brali łapówki, dawali łapówki, zamykali winnych, zamykali niewinnych, strzelali do celów dla rozrywki i pili wódkę siedząc w celach. Dzisiaj jest pusty, a siedzi tylko mój kolega, do którego strzelić nie mogę, ale osobiście muszę powiedzieć, że kopa to bym mu zasadził. Uważajcie z nim. Jeżeli macie coś, zwyżkę jakiegoś jedzenia, a nie daj Boże wódkę, to wyciągnie wam z plecaka, wypije, zeżre i udaje durnia. Ale taki jest Krystian, bo to jest Krystian. Czy pożyje długo? Chyba nie. Zobaczmy, co mamy. Mamy niewiele, bo to jest nowy ekwipunek, ale mamy taką kartę, która... Nie jestem pewny, ale ona chyba otwiera różne rzeczy na tym komisariacie, tak mi się wydaje. Mamy dużo naboi tutaj do karabina szturmowego. Nie lubię karabina szturmowego w tej gierce. Jeżeli chodzi o rezydenta, nigdy nie lubiłem go. No ale nie mam wyjścia, bo nie mam amunicji innej. Nie mam dubeltówki. Broń ta dla mnie to jest takie... No, naparzanka czasem jest przydatna, nie mamy wyjścia, ale to jest taka broń, która akurat mi tutaj nie bardzo pasuje i latać mi zacznie znać może, bo to taka innego rodzaju broń na inne starcie. No ale trudno, nie mamy innej broni, to użytkujemy to. Komisariat, który jesteśmy, to jest komisariat dosłownie z Resident Evil 2, który... Tutaj się też zgadzam, grad widziałem, że pisze, że jest trudniejszy, straszniejszy, tak... Tak, moim zdaniem też Resident Evil 2 jest dużo straszniejszy, no bo on jest w takim zamkniętym budynku i musimy, żeby tak grzecznie powiedzieć ładnie, no nie mamy jak uciec stąd, nie? Ten duży idiota nas gania. Granat, kuźwa, granat! Zioła! Ten duży idiota nas tutaj gania. Tutaj mamy akurat to zasłonięte, co macie w Resident część druga. I tak, on jest trudniejszy, on jest straszniejszy. Taka prawda. Ja też chyba... Czy najbardziej się go boję? Nie wiem, bo część siódma jest też straszna. Tutaj ciężko mi powiedzieć, tak prawdę mówiąc, czy to, czy część siódma bardziej działa na mnie. Nie wiem. Musiałbym polatać i tu i tutaj ciągiem i zobaczyć, jak to wygląda. Okolica jest czysta. Stefan jest dopiero po wypiciu chyba wódki. Jaka okolica jest czysta? To jest nieczysta. Coś jest. Amunicja? No właśnie. Kiedyś piękny komisariat tętnił życiem. Dzisiaj dupa sztywna jak bela. Znaczy, pusto jest. Znaczy, no sztywnie jest, no bo nikogo nie ma. Musimy to oblatać, dlatego że muszę pozbierać cokolwiek się da. Nie pamiętam, czy jakaś walka jest mocniejsza, ale chyba raczej coś tam będzie na tym komisariacie. Tutaj dosyć szybko raczej Stefan stąd wyjdzie, o ile kojarzę, ale coś tutaj chyba będzie. Lecę jedna, teraz druga strona. Nasz kumpel Krystian mówi, żebyśmy sobie dupy nie zawracali tamtym miejscem, później, kiedy idzie. No ale Krystian być Krystian, nie należy zbytnio patrzeć na jego, co on mówi, co on robi. To stary wyjadacz, ale pomidorów i to takich skisłych. Nie zwracajcie uwagi na Krystiana. Szuja policyjna! Tak, taka najgorszego kalibru. Sort najgorszy. Tutaj mamy wszędzie drzwi, które w Resident Evil 2 otwieramy. W Resident Evil 3 nie. To jest taki przesmak tego. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. Nie, tutaj nie mogę wam powiedzieć, po prostu nie pamiętam. Nie wiem również, prawdę mówiąc, na jakim etapie jesteśmy tu rozgrywki ze Stefanem. Stefanowi widać, że włosy urosły. Nie, dłuższe nosi często, gęsto. Nie, tu nie kojarzę dobrze tej części akurat. Dwójkę też jakoś tak do połowy to kojarzę dobrze. Ale na razie mam tutaj skrzynię, a tu jest chyba informacja. Identyfikatory. 16 września, 98 rok, dwa lata przed milenium. Każdy funkcjonariusz otrzymuje własny ten, od teraz sam, ten sam identyfikator będzie służyć do otwierania wszystkich skrzynek. Identyfikatorów nie wolno udostępniać, należy korzystać z nich z rozwagą, utratę należy niezwłocznie zgłosić. Administracja RPD. No to ja zgłaszam, że zginęło mi. Tak, proszę mi dać nowe. Naboje chyba.
Dają mi naboje do karabinu szturmowego. Jakiś to musi być chyba sens, że oni mi tak dają te naboje. Coś mi się tak wydaje, że coś tutaj będzie. Tutaj widać, że dwie kasy są, ale nie ma obsługi. To są kasy standardowo w policji, takie w różnych miejscach są. Kasy łapówkowe za potwierdzeniem. Tutaj dostaniecie potwierdzenie, dają dużą łapówkę, nawet fakturę VAT, jeżeli jest taka potrzeba. Idziemy dalej, czy ja mogę gdzieś tutaj powłazić? Pewno gdzieś tak, bo coś do komisariacie tu będę siedział, ale ile? Coś tam jest. Biją się! Ale kto? What the hell was that thing? To raczej coś większego było. Tak, są takie sztuki, one chodzą po sufitach. Zawsze mi się to kojarzy też z Resident, część druga, filmem. Były w kościele, o ile pamiętam, chyba trzy. To dosyć poważne stworzenia i tutaj chyba tylko pokona je granat, ewentualnie strzelba, taki wyraz zwykła, to raczej będziemy naparzać do tego jak wściekli i nic z tego może nie wyjść. Zresztą, sami zobaczmy. To nie zombie. Klient pracował na tym komisariacie. Dzisiaj jest martwy. To też pracownik. Prawdopodobnie na minimum półtora etatu, bo widać, że dupa mu schudła. Znaczy, chudszy jest taki. Za oknem ktoś może być. Ktoś zły. Ktoś, kto poluje, aby wyrwać mi łeb z szyi, rzecz jasna. Idę dalej. Są drzwi. Drzwi zamknięte. Na razie żadnych oznak życia. Jest dziura. Jest dziura. To oznacza, że coś tu siedzi. Teraz narodzi się pytanie. Czy Stefan da radę? Czy trzeba jechać jeszcze raz na Maderę, aby zdobyć formę? Trudne pytanie. Here we go. Oszczędzajmy amunicję do tego, bo widać, że nie mamy za dużo. Poczekajcie, zerknę. No tak, nie mamy za dużo. Do pistoleciku, a ja wolę pistolecik. W Rezydencie ja lubię pistolet, chociaż... nie wiem, może przyzwyczaję się do Rezydentów tak jak do obcego. Nie to, że się boję, bo w Rezydentach ja się w ogóle nie boję już. Nie wiem, jak w siódemce, bo nie pamiętam. Musiałem zagrać i tą dwójkę, bo dawno nie grałem. Ale ciągle nie potrafię tego tak iść jak obcego, którego coraz mocniej idę. No ale będziemy ćwiczyć. Będziemy ćwiczyć. No dobrze. Idziemy dalej. Stefan! Komisariat policji. Wszędzie. Wszędzie krew. Ktoś wali za drzwiami. Co jest, kurwa? Co to było? Cholera. A ten nie żyje? Czy struga durnia? Chyba nie żyje. Tu są drzwi. Ktoś za nimi jest! O! O, chrzesz Józefie! Czekaj, czekaj, niech wstanie, bo ją nie trafię. Co jest za drzwiami? Moment. Naprężę mięśnie, aby robić większą pozycję. Idę. Czy ona nie żyje? Kolega! Big warm RPD welcome. Temu wszedł łeb. Wam powiem, że nie jestem pewny, czy on... A nie, to chyba jego głowa. Tak, a jej głowa chyba odpadła, czyli to jest jego głowa przeszedł przez jej ciało. Tak zombie potrafi. Nie macie co dziwić. Spróbujcie kiedyś znaleźć krainę zombie. I powiedzcie, że mówię nieprawdę. Idę dalej. Są drzwi. Wchodzę. Gabinet. Są napoje. Batony. Widzę ekspres do kawy. Są drzwi! Wycofa... Co to? Naboje? Czekaj, czekaj, czekaj.
you copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty? All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. Krystek mówi, że zerknie na kamery. Każe nam uważać na dupę, przepraszam, na tyły. Na razie wycofajmy się. Flaga amerykańska. Walczyli do samego końca. Zbierajmy dowody. Co to? Granat błyskowy! Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie pamiętam, czy on działa na te duże bestie. Tego nie pamiętam. Wiem, że granat działa, ale... mam jeden granat. A czy działa granat błyskowy na to? A czy ja mogę go przyłożyć? Poczekajcie, ja bym sobie zrobił... Dał go tam, gdzie nóż, bo nóż i tak nie używam nigdy tutaj w zasadzie już. Skrót. No dobra, mamy granat błyskowy, granat normalny, broń krótką, broń długą. Na razie użytkujmy broń długą, bo coś mi się wydaje, że to może być bardziej tu potrzebne. No i mamy też więcej naboi, co sprzyja obronie własnych pleców. Co to jest? Drzwi, a dobrze, przepraszam. Boże, już drzwi widzę. Znaczy się źle dzieje się. Idę dalej! Krystian. Są drzwi, ale zamknięte. Czy ktoś jest w środku? Dobre pytanie. Ostatnio oglądam czasami, bo żona ogląda The Walking Dead. Pewien odcinek trafiłem, siedziałem tak na pół drzemiąco, jak młody chłopak otworzył drzwi. Tam zombie. Ledwo wyszedł z życiem. Nigdy nie otwieraj drzwi, jak nie jesteś pewny. Albo nie masz doświadczenia. No. O! Czekaj. O, tam chyba widziałem jeszcze. O! A za moimi plecami? No nie było nic. Ale jakoś to niepewnie wygląda. Ci walą w drzwi. Wycofajmy się. Sprytnie udawał debila. Znaczy, strugał durnia, że jest martwy. W dzisiejszych czasach, przy tej inflacji, nawet człowiek zombie nie może wierzyć. Co kurwa za czasy? Idę dalej. Te drzwi nie otworzymy, nie? Nie. Czy tu jest coś jeszcze? Nie wiem. O! Nie lubię strzelać w rezydencie w zamkniętych pomieszczeniach. Tu się źle to... Takich ciasnych jak teraz, o. Kazałem ci leżeć, gnoju. Straszył mnie, kur... Dobra. Sprawdźmy teren. Tu jest pusto. Tu też. Tam jest jakaś skrzynka. Lecę. Strzelę raz. Jest zioło. Stefan, idzie po zioło. Bierze zioło. Bieru. Nie bieru. Nie, wziął. Wywraca oczami i przygląda się jak rekin. Ma martwe oczy. Widzi wszystko. Tam coś świeci. Chyba skrzynka. Teren wydaje się pusty, ale to złudzenie. Ten jest martwy, leży. Palant. To zastępca szeryfa. Bob. Stara wyga. Naboi mi trochę poszło. Nie czuję się pewnie i komfortowo. O ile pamiętam, Resident Evil 2, tutaj był zapis. Mapa. Ciemnia. Tak, i w ciemni był zapis. Ale nie wchodzę jeszcze do ciemni. O ile ten zapis jest, bo to jest jednak lekka różnica. Jest skrzynka. Biorę. Coś wartościowego. Luneta, karabin szturmowy. Muszę to połączyć, czyli muszę to wziąć tak. Mam i karabin szturmowy bardzo dobrej jakości. Z dobrą lunetą i z daleka zobaczę oko zombie. Nie podoba mi się tu.
Uważajmy. Kartka. 20 września. Zeznanie podejrzanego. Imię, nazwisko: Rodney Gray. Zawód: niezatrudniony. Wcześniej: elektryk. Zarzuty: nielegalne konstruowanie i posiadanie materiałów wybuchowych. Szczegóły zajścia. Dzień 18.98 rok. Zaobserwowano dziwne zachowanie podejrzanego pod adresem 1442 Box. Przeszukanie wykazało, że podejrzany miał przy sobie niewielki ładunek wybuchowy, a wewnętrznej kieszeni miał detonator czasowy. Na tej podstawie aresztowano go pod wyższymi zarzutami. W jego domu znaleziono jeszcze 20 ładunków domowej roboty z różnych, na różnych etapach ukończenia. Podejrzany był mocno wzburzony i nie w pełni władz umysłowych. Na początku przesłuchania mówił nerwowo. W pewnym momencie przesłuchanie trzeba było przerwać ze względu na wrzaski podejrzanego. Po wznowieniu przesłuchania podejrzany wygłosił następujące słowa. Nie zrobiłem tego dla siebie, tylko dla was. Dlaczego? Nikt nie rozumie. Trupy atakują z ciemności. Nadciąga burza, ale parasol na nic się nie zda. Muszę wszystko wysadzić, bo grozi wam nie tylko deszcz. Muszę zdobyć więcej bomb. Nadchodzą. Będą tu wkrótce. Trzeba się śpieszyć. Spalić ich, spalić trupy, spalić na popiół. Podczas przesłuchania podejrzany zaczyna wstrząsać silnie dreszcze. Jego dreszcze, ma dreszcze. Po czym znów zaczyna krzyczeć. Zakończono przesłuchanie i podano mu środek uspokajający, szklankę bimbru. Uwaga! Ze względu na niestabilny stan, był niestabilny człowiek, emocjonalny, podejrzanego, jego zeznania co chwilę ulegają zmianom. Jego deliryczny stan, delirem miał konkretną, uniemożliwił nawiązanie rozmowy. Czekamy na wynik badania lekarskiego. Zdaje się, że materiały wybuchowe znalezione przy podejrzanym i w jego domu są wyjątkowo silne. W ramach środków ostrożności z jednego detonatora wyjęto baterię i zabezpieczono jako materiał dowodowy. Baterię umieszczono w pokoju z depozytami. Tak to wygląda. To nie jest dobra sytuacja. Szperajmy dalej. Widzę zioło, ale nie mam w sumie żadnego miejsca, żeby je wziąć. Są drzwi. Te drzwi są zamknięte. I dzięki Bogu, bo nie chciałbym tam iść. Coś leży. Amunicja. Amunicję wezmę. Do pistoleta. Gdzie jest pistolet? Tu. Przyładuj. Jak jest z amunicją? No trochę mamy. Niewiele. No, trochę już jest. Jedno miejsce mam jeszcze wolne. Mam dwa razy zioła. Jak tam leżało różowe, to je wezmę. Teraz je szybko połączę. Mamy lekarstwo. Stan zdrowia jest dobry. Nie trzeba brać. Co to był? Safe? Nie, szafka. Idę dalej. Zombiak ewidentnie chciał zrobić nas z balona. Szuja policyjna, zombie, próbuje ugryźć Stefana. Padają kit strzały. Trup. Sieje się je, jak dziki. Szukamy dalej. Szafki. W szafkach coś jest. Amunicja. Czy on nie żyje? Raczej tak, ale sprawdzać należy, gdy nie masz pewności. Jest spokój. Są naboje. Safe. Nie pamiętam. Może znajdę gdzieś. A jak nie, no to trudno. Nie ma tutaj nigdzie? No nie ma. Chyba, że gdzieś tu jest coś. Jakiś zapisany. Chyba nie. Co? Trochę niedobrze. Czy ja tutaj wrócę? Nie wiem, jak to wygląda. Safe by się przydało otworzyć. To może być coś bardzo wartościowego. Ale tu jest sporo cyfr. Czekajcie, ja na słuch sprawdzę. Tu i tak będzie lewa, prawa. A, no tak. Dobra, nie ma co sobie dupy zawracać. No dobrze, tędy weszliśmy. Stefan idzie dalej. Tędy nie wyjdziemy. Musimy wracać tam. Krystian czeka na posterunku. Co robimy dalej?
Nikt tego nie wie. Automat. Idziemy tam dalej. Przyglądamy się na sufity. Strach zagląda w oczy każdemu. Stefan równym krokiem idzie. Nie jest pewny góry. To straszne miejsce. Ten komisariat robi robotę. Tu jest ciemnia. To był kiedyś zapis. Czy to dalej jest zapis? Nie wiem. Notatka wewnętrzna. 22 września 1998 rok. Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Safe termoodporny z szyfrem trzycyfrowym. Przeniesiony z biura. Do zachodniego biura. Kombinacja. 9 w lewo, 15... O, czekaj. Ja nie jestem pewny, czy takiej samej kombinacji już nie było w innym miejscu, gdzie otwieraliśmy safe w mieście. Znaczy Jill. Jill Valentine. Tak, jest zapis. Jest możliwość schowania towaru. Jest światło. Gdyby aparaty zabijały. Nie wiem, czy jak nacisnąłem ciemnie, to nie za wcześnie zrobiłem tego, czy tu nie było jakieś zdjęcie. Być może się mylę, być może nie pamiętam. Zgaszę na chwilę. To być gra. Trzeba o tym pamiętać. Gra być gra. Może i tak. Są zdjęcia. Zombie. Krogulet zombie. Ten safe bym otworzył, ale fakt faktem... Zioło, przechowaj. Dwa miejsca wolne, niewiele, ale tak bywa na froncie. To jest wojna. Na wojnie. Jak to na wojnie? Idziesz, walczysz. Sprawdzasz szafki. Oprócz zapisu coś tu jeszcze leży? Chyba nie. Wróćmy jeszcze do sejfu. Czy tam jest coś wartościowego? Może, ale nie musi. Ciągle myślę o tym sufitowym idiocie. Jeszcze jedno. Tutaj kiedyś, jak grałem w dwójkę, pamiętam, że ktoś wchodził. Teraz jest krata, to raczej nie wejdzie. Ale ciągle pamiętam tę chwilę. Mdlałem czasami. Ze strachu. Pojawił się, a nie było go. Sprytna menda. Gdzie jest safe? Safe jest chyba tu. Nie widzę nikogo. Zaczynam być wyczulony na wszystko. Nie jestem pewny, co się wydarzy. Zombie jest wszędzie. Ten leży trupem. Jest safe. 9 w lewo. 15 prawo, 9 lewo. 9 w lewo. 15 w prawo. I 7 w lewo. Tak to nie kuźwa. Czekaj, ja mam tak przewidnąć, tylko nie, czekaj, dobrze? Co ja tam ten? Nie tak robię. 9 w lewo. Myślę. Coś otwierałem. Coś zapomniałem. Czekaj, czekaj. A, inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teraz 15 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwana, trzyna, czterna, piętna. I siedem lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, a ja inaczej, pomyliło mi się. To jest wojna. Plecak.
Dwa miejsca. Mamy łącznie cztery. Nie jest źle, ale faktem to i tak jest ciągle mało. Tu kiedyś przyjmowano skazanych. Wykonywano wyroki. Gliniarze robili co chcieli. Dzisiaj leżą sztywni. Chyba nic nie ma. Ale ja myślę cały czas, że mamy problem. Ciągle nie widzimy tego dużego. Kiedy nas zaatakuje? Jak nas zaatakuje? Czy będzie brutalny? Jest duży. Siedzę i stąd nie wychodzę. Muszę sobie poprawić włosy i wypić kawę.